Temat do dyskusji jest dosyć trudny. Eee, no ale no co, no można, można pogadać o tym, nie? No, tak naprawdę w tym momencie nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. I tutaj jest właśnie tweet Konopa, że pierwszy tygodni po publikacji filmu Oleksiu zgłosiło się już do mnie kilka dziewczyn z analogicznymi sytuacjami. I tutaj jest, że więcej fot poproszę czego, psów? Ciebie, jakiś normalnych, bo nie, nie było widać, jak wyglądasz serio. Ktoś zapytał, czemu, Instagrama tej czemu Instagram tej dziewczyny się nie wyświetla. Usunęła profil i Konop napisał, że usunęła, bo się wystraszyła. Napisała mi, że leksu, leksu jej groził pozwem, jak się dowiedział jakie ona ma screeny. Dezy, jesteś czy śpisz? No żyję, jest. Dzień dobry w ogóle. napisał, że Loczus000, że śmiesznie będzie jak to fake, jednak to Konopski będzie miał przez ranę. No na ten moment nie wygląda, żeby to był jakiś, wiesz, fake, nie? Ale zwykle tego typu sprawy na początku też tak no, nie wyglądają, bo jak ktoś rusza tego typu temat, no to już musi mieć jakieś naprawdę mocne e, mocne dowody. Tutaj też jest taka kwestia, że y, wiecie, na początku to była historia jednej osoby, a teraz się okazuje, że tego jest więcej. I wiecie, o ile jedna osoba może wpaść na jakiś zajebiście głupi pomysł, żeby coś tam fejkować i, i, i ewentualnie, ja nie mówię, że tak jest, ale jest, wiecie, jedna osoba może coś takiego zrobić, ale jak się zgłaszają już kolejne. No to, no to już nie bardzo. Tylko wiesz, na tym screenie, który pokazał teraz Konopski na swoim Twitterze, to tak naprawdę nie ma niczego, co byłoby prawnie zakazane. Więc no tak, takie... ale wiesz, tu chodzi w kontekście całej sytuacji, nie? Też nie wiem, może coś dalej było w tej rozmowie więcej, nie wiem, w sumie. Wiesz, to bardziej też chodzi o to, że patrzymy na cały kontekst, bo wiesz, prawda jest taka, że zobacz, na no upartego to możesz powiedzieć, mówię tak czysto teoretycznie, nie? Lek się może powiedzieć, no dobra, ale to jest jakiś wzór tatuaża, który sobie wybrałem w jakimś tam, wiesz, zakładzie. No i kurwa, to sobie mógł każdy zrobić taki, wiesz, taki tatuaż. Wiesz, że to jest z jakiegoś wzornika po prostu. Więc można takie różne rzeczy robić, można gdzieś tam iść w zaparte lub mówić prawdę, jeżeli tak jest, no nie wiem. Ale no nie, nie no też, no nie wiem, czy to ma sens po prostu. Wiesz, ja to bardziej kminię w takim kierunku, jak na to patrzę, że uważam, że to jest tak poważna sprawa, która może, wiesz, zrujnować dosłownie drugą stronę, czyli w tym wypadku Leksia, że naprawdę zwykle czekam na, wiesz, jak ta druga strona się odniesie do tego. Wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest, kurwa, tak, kwestia tak, nawet tak. tego, że ktoś skamował ludzi, tylko to jest tak poważne, że jakby całe życie ci może załamać. Już nawet nie mówię o karierze w internecie, tylko mówię ogólnie. Zauważ też tak, że w społeczeństwie takie zarzuty, które otrzymał Leksiu, są tak o, dają łatkę na całe życie. I nawet jeżeli okazałoby się, że nie wiem, to jest fake. Mm -hmm. to Leksiu miałby, tak czy siak przysranę do końca życia, i do końca życia już by była przy nim łatka, że jest dziecielubem. Nie no, tak, dlatego mówię o tym, że, że to jest zajebiście poważna sprawa. Trochę ciszej Dezego, dobra, jeszcze dałem ciszej. Że to jest tak poważna sprawa, że, że no kwestia tutaj jest jakiejś odpowiedzi też z drugiej strony. Chyba, że wiesz, jakby nawet niezależnie od tej odpowiedzi, jeżeli sprawa by trafiła na policję, a generalnie powinna trafić na policję, bo to jest taka kategoria, no to tam się to wszystko ostatecznie wyjaśni. Nie? Natomiast wiesz, jeszcze jak póki to było jakby jakieś jednostkowe zdarzenie, no to jeszcze sobie myślisz, wiesz, no różne scenariusze, yy, że coś się mogło wydarzyć tak, że, że to nie do końca jest prawda. No ale jak już kurwa się zgłaszają, wiesz, kolejne osoby i mówią o tym samym, no to to już wygląda naprawdę słabo, mówię w tym momencie. No. Nie no, tu masz rację, tylko że tu wiesz, tutaj nie chcesz nap... go bronić, nie? Bo a... kurde. Wiesz co, tutaj syn Jolki napisał, że że skasowała Instagrama ta dziewczyna, bo Konopski nie zablurował jej nazwy Instagrama w jednym momencie w minuta dwadzieścia filmu i dostała pewnie najazd jakiś, wiesz, od ludzi. Ktoś napisał taki komentarz, że po prostu w jakimś momencie, wiesz, ta nazwa jej profilu wyciekła. No to mów, mów bo ja tak przepraszam, że przerwałem, ale to tak ja mówię, że, że, że wiesz, odnośnie tego usunięcia, bo to był taki argument, że wiesz, że, że no co z tym profilem, który to napisał, nie? To, to, że tak wygląda. Wiesz, ja nie chcę go bronić, bo jednak to są naprawdę poważne zarzuty i tylko staram się to zrozumieć pod tym względem prawnym bardziej, w sensie jeżeli to by się okazało, bo mnie Konopski Frost tak naprawdę powiedział, mhm. zarzucił mu te czyny i jeżeli... Leksiu, bo Leksiu jest, nie jest skazany prawnie, prawda? Mhm. Więc w świetle prawa dalej jest niewinny. I nie wiem, czy Konopski nie mógłby nawet za to prawnie odpowiedzieć pod tym względem, że jeżeli Leksiu by zgłosił zniesławienie, a nie jest jeszcze skazany, to policja może się poważnie przypierdzielić do Konopskiego. I zapytałem o to panią adwokat, mhm. Która tak naprawdę potwierdziła moje słowa i mogę ci nawet wysłać, bo zgodziła się? No dobra, to podejśli, wiesz co, bo ja tutaj widzę pewną taką zbieżność sytuacji, jak na przykład to, co było z Terioxem i tą sprawą, którą nagłaśniał Mandziu, bo akurat odświeżałem sobie ten temat przy okazji, jak robiłem to podsumowanie największych dram zeszłego roku, i tam wymieniłem tę dramę, która tak naprawdę nie była jakoś giga taka napompowana, czy nie było o tym jakoś giga głośno, a zdecydowanie wiesz, no to był jeden z takich najpoważniejszych tematów gdzieś tam poruszanych w zeszłym roku pomiędzy tymi wszystkimi skamami i tak dalej, no bo to jest zupełnie inna kategoria i wiesz, i tutaj jakby no, kurwa, bo to jest tak, że wiesz no dostajesz takie materiały, rozmawiasz z jakąś osobą zainteresowaną i generalnie wiadomo, że w materiałach jak chcesz być trochę tak bezpieczniej podejść do tego, no to mówisz, że prawdopodobnie coś się wydarzyło, że... Jakby wiesz, no, że wszystko wskazuje na to, że coś tam i tak dalej. Natomiast takie mocne stwierdzenia i właśnie wydawanie wyroków jest po prostu ryzykowne, jakby dla samej osoby, która to robi. Więc domyślam się mniej więcej, co powie, wiesz, co powie prawnik. Ja też dużo swoich materiałów konsultowałem z prawnikiem, tutaj pozwod dla, dla raczka konsultowałem wiele materiałów, bo po prostu zastanawiałem się, jak ująć słowa tak, żebym potem, wiesz, nie skończył w sądzie i zamiast robić nowy film, czy zajmować się kolejnymi rzeczami, to, wiesz, bym chodził po jakichś rozprawach. No, <laughs> to chodzi, że Konopski naprawdę musi mieć dobre dowody, żeby nie wyjść na tego, który oskarża bez powodu. No tak, no. Znaczy, wiesz, no, ja myślę, że on nie ma, znaczy, wiesz, w związku z tym, że on sam zaproponował, żeby osoby, które miały podobne wiadomości, jeżeli takie są, wiesz, dziewczyny i tak dalej, E, to, żeby się do niego zgłosiły, no to zakładam, że on wszystko, co miał, no to przedstawił w tym filmie. E, wiesz, mnie też jakby zastanawiają te tweety, które są e, już na Twitterze. Mam na myśli, wiesz, no to nawet pokażę, żeby każdy widział, bo nie wiem, może w sumie nie każdy korzysta z Twittera. Ogólnie polecam, bo sporo się dzieje na Twitterze i polski Twitter się fajnie to schulał, że wiesz, nawet Boxel tutaj napisał, że leksiu, co ty odpierdoliłeś, nie? E, więc e, gdzieś tam ludzie też z branży, Wiesz, no komentują tę sprawę, a zwykle takie osoby mają też dostęp do jakichś takich, wiesz, informacji z zaplecza i, i to by wskazywało, że może gdzieś taka plota na przykład chodziła, wiesz, pomiędzy youtuberami gdzieś tam jako niesprawdzona, bo, bo tutaj nie mówię, że to musiało być jakiś pewniak czy coś, aż, aż wreszcie to wy, wybuchło, nie? I samo to, że takie coś krążyło, to wskazuje na to, już tu pokażę. I, I samu pisał o tym już jakiś czas temu. Tutaj jest jeden z jego tweetów. Tutaj jest. Tylko, że to jest w sumie z wczoraj, ten tweet? Czyli, wiecie, to już w sumie mogła chodzić ten. chodzić ta informacja, że na przykład Konop dostał gdzieś info i, wiecie, ktoś tam przez kogoś tam i gdzieś to, gdzieś to wyszło na zewnątrz. Czyli to już mogło być w sumie niekoniecznie nawet zaplecza. Tutaj mi te głosówki wysłałeś, tak? Tak, tak, dotyczące tego pierwszego pytania. Okej. Okay. W sensie... Dobra, to ja to puszczę, to nie, będzie. to zobaczymy, bo tu jest kwestia, że to jest wypowiedź prawnik odnośnie tego. E, adwokat, tak. tak, że tak. że no kono to w ten sposób przedstawi, ok. Co grozi osobie, która ujawnia jakiś materiał, jeżeli materiał okaże się nieprawdziwy i sfałszowany przez e, jakieś osoby? E, są dwo, dwa rodzaje odpowiedzialności. Może być na gruncie prawa karnego, może być na gruncie prawa cywilnego, a może być w obu. Możemy mieć do czynienia z fałszywym oskarżeniem, czyli wtedy, kiedy kogoś oskarżamy o popełnienie jakiegoś czynu karalnego, a jest to nieprawda. Lub też pomówienie czy zniesławienie, gdy ujawniamy na czyjś temat informacje nieprawdziwe, czyli informacje, które mogą tego kogoś w oczach. Jakiejś społeczności pomówić, e, sprawić, że ucierpi jego dobre, dobre imię. W przypadku odpowiedzialności karnej, no to odpowiadamy wtedy z kodeksu karnego, w przypadku odpowiedzialności cywilnej może nam grozić konieczność zapłaty odszkodowania. Jeszcze odpowiadając na to pierwsze pytanie, należy pamiętać o tym, że tak naprawdę i to. Jest dosyć ważne. Dopóki ktoś nie jest skazany na, o jakiś czyn, to jest niewinny i koniec. I nawet jeżeli w przyszłości okaże się, że ta osoba jednak popełniła jakiś czyn zabroniony, nie wiem, zabiła, zgwałciła, ukradła, nieważne co, a my wcześniej, kiedy tego wyroku skazującego nie było, o to tą osobę oskarżaliśmy, to narażamy się na odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli oczywiście ta osoba będzie takich, takie roszczenia przeciwko nam kierowała. Natomiast nie można tego wykluczyć. No tak, bo właśnie wiesz co, to było takie pytanie, że się zastanawiałem, a co jeżeli wiesz, użyjesz takich mocnych argumentów i przedstawisz sprawę jakby w ten sposób, że wiesz, że to na pewno się zdarzyło i kogoś oskarżysz o coś, a na przykład się potem potwierdzi, że miałeś rację, nie? No to się okazuje, że i tak bez wyroku sądu i tak możesz mieć przypał. Ciekawi mnie, jak to, jak to ostatecznie się rozwiąże, i wiesz, i ciekawi mnie, jakby sama postawa, postawa Leksia w tym, bo kurwa, wiesz, bo tak sobie wyobrażam, nie? No załóżmy, że on chce nagrać, załóżmy, że to, to, co się wydarzyło, to jest prawda, nie? Załóżmy, że tak jest. No i teraz przy no dobra, okazji no. tego materiału wyszło to na jaw. No to tak naprawdę, jakie Leksiu ma teraz opcje na reakcję? Bo wiesz, sprawa jest poważna, nie? No sprawa, która powinna się skończyć na policji. Co do policji, to też zapytałem tak z ciekawości, czy Konopski is, musi to zgłosić na policję, czy no nie musi, mm -hmm. bo nie wiem jak jest, nie? Bo nie wszystko <noise> musisz zgłaszać, tak naprawdę. I jeżeli chcesz, to też mogę cię zaraz podesłać odpowiedź na to. Mm -hmm. No, bo tak, załóżmy, że wiesz, bo tak jeszcze zanim tam wiesz, odsłucham, nie? To generalnie on ma jakie opcje? Może faktycznie nagrać w tym momencie jakieś Insta Stories, bo załóżmy, że wariant, że to prawda, nie? To nagrywa Stories i tak naprawdę, co on ma tam powiedzieć. Wiesz, jakby. Bo ludzie teraz na to czekają, nie? Na jakąś jego reakcję, na to, żeby w jakikolwiek sposób odniósł się do tego wszystkiego. Ale tak naprawdę, co on miałby zrobić? Bo jeżeli to jest prawda, to. On to spalone. No, znaczy, nie, no to wiesz, jeżeli nagrałby takie stories i wiesz, się przyznał, to pewnie też były to jakoś mogło złamać jego linię obrony, ewentualnie w sądzie. Tak mówię, z jego perspektywy, oczywiście. Więc prawdopodobnie w tym momencie, Leksu, jedyne, co może najlepszego dla siebie zrobić, patrząc z jego perspektywy cały czas, no to jest po prostu yy, no, skonsultowanie się z prawnikiem. To oznacza, że my raczej nie dostaniemy. Jakieś odpowiedzi czy jakiejś jego reakcji w tym momencie, bo jest zbyt poważny temat. Więc myślę, że on w ten sposób będzie się jakoś zabezpieczał, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to jest nieprawda, to myślę, że tak naprawdę w najbliższych chwilach, póki jest to wszystko gorące, powinien nagrać jakieś stories i na przykład, nie wiem, generalnie temu zaprzeczyć. Nie? I to wtedy nie przekreśla jakiejś jego mocy w późniejszym działaniu, w jakichś tam konsekwencjach prawnych. Jest już Instagram u Konopa, który potwierdza, że mówi prawdę. I co, no jest godzina po publikacji filmu o Leksiu i przyniosą takie efekty, jakich się. jakich, jakich chciałem, żeby przyniósł? Czyli zgłosiły się już do mnie trzy dziewczyny z analogicznymi sytuacjami z nim. I, i prawdopodobnie będzie jeszcze tego więcej. Więc możliwe, że będzie update z tej sytuacji. Chore gówno generalnie. No, no, to to właśnie o tym mówiłem, bo on też właśnie na Twitterze o tym pisał. Że ten. On coś pokazał w tym, tym jakiegoś screena kolejnego, czy raczej nie? W tym co Nie, no to tylko było to, co na Twitterze. Myślę, że on się do tego nawiązuje, tylko mówił też o jeszcze jakichś kolejnych tam powiedział trzy dziewczyny, tak? Więc jeszcze są jakieś kolejne osoby, które się zgłosiły i pewne kolejne informacje, kolejne screeny. Ale powiem ci, że jakie to jest? Kurwa, ja nawet nie mogę tego jakoś tak na logikę pojąć. Że wiesz, jesteś kurwa rozpoznawalny, nie? W sensie netik jesteś anonimowy, to robienie tego typu rzeczy jest pojebane. Ale no wiesz, jest. no może ktoś tam liczy, że, nie wiem, siedzi na jakimś fake koncie. No wiesz, no ludzie jakby jak mają tego typu skłonności, to pewnie też w jakiś sposób są tam, nie wiem, no cwani, nie? Żeby się z tym ukryć czy coś. A tutaj jesteś, kurwa, znaną osobą i wiesz, i wysyłasz coś takiego, nie? Zakładając sobie, że to prawda. I wiesz, i coś takiego, kurde, wysyłasz. Dla mnie to jest niepojęte. W sensie to jest debilne, no. To jest, kurwa, myślę, że dlatego część osób aż, wiesz, nie może w to uwierzyć i, i nie może jakoś... Yy, Wiesz, tego tak, no próbuję to jakoś podważyć, czy jakoś, wiesz, yy, yy, jakoś spróbować na to inaczej spojrzeć, bo po prostu też jest nie do uwierzenia, że można takie coś tak głupiego robić. Wiesz, co z tego, co wiem z własnych obserwacji, to co niektórzy ludzie właśnie mają takie zboczenie, że wysyłają osobom, które nie znają zdjęcie swojego przyrodzenia. I to, jest, to już jest samo w sobie pojebane. A jeżeli jesteś osobą publiczną i tak, tak dużą osobą publiczną i wysyła ze swojego, może pryw nie prywatnego, tylko oficjalnego konta, takie coś, to, to jesteś, nie jesteś tylko zboczeńcem, ale też głupi jesteś, nie? Bo to jest takie, no nie wiem, przecież to jest logiczne, że to wycieknie. Jeżeli tu coś poleciało, no to prędzej czy później ktoś się sprzeda. No ale wiesz, no to jak jesteś, załóżmy, nie, bo to mówię, no musimy rozważać jakieś wątki. No to załóżmy, że cały czas przy wątku, że to jest prawda, bo, bo mówię, trzeba cały czas to brać, jakieś, żeby móc dyskusję toczyć, no to trzeba założyć jakieś scenariusze. To zakładając cały czas, że to prawda, to dlaczego, wiesz, taka rozpoznawalna osoba miałaby to jakby robić w ten sposób? Wiesz, z tego swojego oficjalnego konta, co to już jakby jest taki poziom jakiejś odklejki, że nie wiem, czujesz się nietykalny kurwa, że nie wiem, masz wrażenie, że nie wiem, wszyscy są na twoje zawołanie, jakby wiesz, no te, tego aspektu nie rozumiem, że jakby wiesz, że już nawet się nie kryjesz, nie? O co tu chodzi? Właśnie to jest ciężkie, bo tak naprawdę nawet jak jesteś naprawdę potężnym influencerem, który ma za sobą rzesze fanów, to po takim czymś wydaje mi się, że bardzo dużo osób się odwróci. Więc, no nie wiem co on miał w głowie, jeżeli jest to faktycznie prawda. Tutaj ktoś napisał, Czuding, y, że bo z fake żadna mu nie uwierzy, że jest leksiem. Wiesz, że to on, nie? Że jakby z jakiegoś to robił, no to że wtedy żadna nie uwierzy. No to jest jakiś argument. No ale jakby niepodważalny inny argument jest taki, że wtedy on jakoś byłby za, no nie wiem powiem, że jakiś tam zabezpieczony w temacie, ale że wiesz, że tak na logikę, to że wtedy jakoś by kręcił w tym kierunku, a tutaj, wiesz, wszystko z oficjalnego konta, no normalnie jak na tacy podane, żeby po prostu gościa, no wiesz, no w odpowiedniej służbie się zajęły, nie? Jeżeli to wszystko jest prawda. Nie wiem, naprawdę, ja, ja wiem, że teraz bo część osób, żeby to tak nikt nie odebrał w ten sposób, że ja go teraz bronię czy coś, tylko po prostu wydaje mi się to tak kurwa głupie, tak absurdalne, że aż staram się jakoś na to spojrzeć, nie wiem, no z innej perspektywy, bo ta jedna, która przychodzi pierwsza na myśl, no jest taka, że aż wiecie, no ciężko, ciężko w to, w sensie to jest tak głupie i też obrzydliwe, jeżeli to mówię, jest prawda, że kurwa... No ale patrzmy logicznie, dopóki nie ma jakiegoś zaprze zaprzeczenia ze strony Leksia, to trzeba założyć, że to prawda, napisał Maciej Won. E, niby tak, dlatego ja też rozważa rozważałem ten scenariusz, że jeżeli to prawda, to Leksiu powinien skonsultować się z prawnikiem i pewnie to teraz robi. Oczywiście mówię z jego perspektywy, nie broniąc go, tylko mówię z jego perspektywy, jakie są kroki. Natomiast jeżeli to nie jest prawdą, no to też uważam, że momentalnie powinno pojawić się u niego insta Story, gdzie wszystkiemu zaprzecza i mówi, że hej, tutaj zaszła jakaś pomyłka i zapowiedzieć na przykład, że to sprostuje w jakimś obszerniejszym filmie, czy w jakiejś innej formie. A tutaj też mówią ludzie, że, że to pod wpływem alkoholu, nie? że tam był jako taki argument, że to alkohol wchodzi w grę. Wiesz co, ciekawi mnie jeszcze jeden screen z tej mhm. rozmowy, bo tam, czekaj, może znajdę ci minutę. Bo teraz ma 551 tysięcy obserwujących i ciekawe, czy takie damy bo to się wiecie, to wszystko to się jeszcze nie rozhulało, dzisiaj to mamy dopiero taki no, początek tego, jutro to będzie młyn, bo wiadomo, że różne serwisy tam podłapią temat, to pójdzie jeszcze dalej, pewnie się pojawią też jakieś filmy, więc takie jakby najmocniejszy moment to dopiero będzie. I dlatego też właśnie myślę, że to jest też taka trochę lekcja, nie? że jak jest taki temat i robi się tak głośno o czymś, to myślę, że właśnie w tym momencie, na bieżąco, jeżeli to nie jest prawda, to najlepiej to zaprzeczyć, bo wtedy każda osoba, która robi jakiś artykuł albo za chwilę, jutro czy za jakiś czas będzie nagrywała o tym film, no będzie musiała się odnieść do tego, nie? Czyli powiedzieć, że ok, tu powstał taki film, ale jest też komentarz oficjalny tej osoby, która została o coś posądzona. A w momencie, jak teraz on nie odpowie tam do jutra, no to już wiesz, jutro to już ruszy z pełną parą. Ktoś napisał, że dzisiaj o 20 miał jeszcze 550 tysięcy. Ale, ale on też może mieć takie naturalne przyrosty w sensie z dnia na dzień. Nie wiem, czy tam akurat. No, około tysiąc. Ma... Na pewno urośnie, bo ma prywatny. Ustawię, ma prywatny. Konop ma prywatnego Instagrama? No. Ale to nie wiem, czy zawsze, bo ja go od dawna obserwuję, nie wiem, to nie wiem w ja sumie. Ja ludzi, to mówili, że on ustawia prywatny, jak są jakieś większe dramy, to wtedy ustawia, ale to nie weryfikował. Aha, to, to nie wiem. Mówię. Nie wiem, ja ciężko mi powiedzieć, bo ja konopa mam od dawna obserwuję. Że od kilku dni ma prywatny. Czyli przygotował się, można powiedzieć. Nie, bo nie wiem. Ja to, ja to że tak powiem, e, nie wiem tego. Nawet. Właśnie to też jest ciekawe, bo często jest ten element, na przykład widzę u, na streamach u Wardęgi, że wiele osób, jak on tam chce wejść i które też obserwuje, to się okazuje, że mają te prywatne konta. I jakoś tak, e, no, no jak obserwuję, to nie, nie mam o tym pojęcia. nie? Czy autor musi zgłosić sprawę na policję? Moim zdaniem tak, ponieważ istnieje prawny obowiązek wynikający z kodeksu postępowania karnego, zgłaszania wszelkich przestępstw, o których mamy wiedzę przestępstw, tak mówiąc, kolokwialnie i w ogólności e, ściganych z urzędu. Wiesz co? To niby tak, tylko ja kiedyś o tym gadałem, i to niby jest taki wiesz, przepis, który generalnie jest, jest zapisany. Ale w praktyce ciężko jest z jego egzekwowaniem. Wiesz o co chodzi? Że nie to, że martwy przepis, ale że ciężko jest jego egzekwowaniem. Natomiast tak czy siak, wydaje mi się, że wiesz, są różne sprawy w siedzi, są różne dramy i generalnie, wiesz, jakbyś ze wszystkim latał na policję, to byś nie prowadził kanału i nie miał życia, tylko byś, wiesz, chodził po komisariatach. Natomiast ta sprawa jest na tyle poważna, że uważam, że trzeba by to było po prostu zrobić. Wiesz, zebrać te wszystkie informacje, no generalnie to, co zrobił Mandzio swego czasu, no zebrać te wszystkie informacje i po prostu no, na policję to zanieść, nie? Zawsze, wiesz, ktoś może zarzucić Konopskiemu, że przykładowo robi to tylko pod a nie martwi się losem małoletnich, nie? Jeżeli nie zgłosi tego, bo na przykład Mandzio z tą sprawą, z tym, Sterioksem, mhm. to przecież sam chyba powiedział, że zgłosił to na policję. No tak, tak. Znaczy on najpierw podczas pierwszego streamu, jak o tym mówił, no to powiedział, że, że on jakby zrobił wszystko, że jeżeli by policja chciała, to że on udostępni materiały, ale że wiesz, nie chce się bardziej w to angażować. Natomiast chyba następnego dnia, jak robił update w tej sprawie, że też się zgłosiły nowe osoby i zrozumiał jaka jest tego skala, no to jednak stwierdził, że się w to zaangażuje bardziej i powiedział, że po prostu idzie na policję. No i też to zrobił, potem tam na Instagramie wrzucał relacje z tego. Nie no, to ja wszystko wiem, ja nie porównuję, że to wiesz, tam Leksiu do Teriochsa w sensie takim jeżeli chodzi o zasięgi, możliwości i tak dalej, ja to rozumiem, tylko mówię, że jakby sprawa w tym sensie bardziej porównuje zachowanie Mandzia do zachowania Konopa, nie? W sensie co Konop powinien zrobić w, tym, w tej sytuacji, o to mi chodzi. No to moralnie <laughs> chyba możemy powiedzieć, że powinien zgłosić, skoro już się tym zajął. No tak, tak, no. Wiesz, ja ci powiem też, że była u mnie taka sytuacja kiedyś, że jakaś dziewczyna pisała, e, tylko już nie pamiętam odnośnie kogo to było, ale wiesz, to ja jej powiedziałem, że to nie jest temat na film jakiś, wiesz, komentarji, bo to taka analogiczna, czy ktoś tam wiesz, jakieś jej zdjęcia chciał czy coś. I ja akurat ją namawiałem głęboko, żeby po prostu pogadała z rodzicami, że to nie jest jakby, wiesz, dla mnie temat na jakiś kontent, żebym ja to teraz wiesz, ruszał. Tylko cały czas ją namawiałem, żeby po prostu pogadała o tym z rodzicami, i z nimi się udała na policję. Wiesz, że to, to nie jest kwestia do sieci, że to nie jest kwestia robienia materiału o tym, tylko ktoś kwestia takiej mocnej reakcji, nie. Bo, bo wiesz, no ona się do mnie zgłosiła, miał ja o tym film nagrał, nie? A ja mówię, no kurwa, ale to nie jest w ogóle ta kategoria, że wiesz, ja nagrywam, jak ktoś tam skamuje jak coś, ale jak już wchodzimy w jakieś takie tematy o wykorzystywaniu nieletnich, to że koniecznie, żeby się z rodzicami dogadała i, i z nimi to załatwiała już na policji bezpośrednio. I ale to żeby to, nie była, ja też było, nie mówię o sprawie znaleźć, z leksiem, to, to bo chodzi o zupełnie inną osobę. Wiesz, co ci powiem? Ciekawi mm. mnie jeszcze, co się działo w tych konwersacjach wyżej, nie tylko to, co mamy na screenie. Bo tak jak ci już mówiłem, druga minuta filmu. Ukonopa? Mhm. Mm już patrzę. Wiadomości, jak Leksiu pisał, że ją zerżnie. Następnej wiadomości. Kawi mnie ten ostatni tekst. Spoko jak zapłacisz. W sensie. Dlaczego? Spoko. No to jest dobrze, wyłapałeś, nie? Tylko wiesz o co tu chodzi? Znaczy. Kurwa, mać, no zastanawiam się nad tym wszystkim, bo. Kurwa, bo wiesz, bo to jest też Instagram, to wszystko zależy od tego profilu, nie? No bo załóżmy, że nawet teoretycznie czysto, że ona np. powiedziała, że ma 18, nie, No ale jeżeli obserwował jej profil, czy tam pisali, no to mógłby wejść na jej profil i samemu ocenić, czy to jest, wiesz, osoba no pełnoletnia, czy nie. Po, po zdjęciach bym nie oceniał, bo co niektóre 13-latki, czternastolatki wyglądają, jakby miały 18 lat. Tutaj chodzi też, no powinien zapytać, no bo Konop sam powiedział, że nie pytał. Wie. No tak, tak, no to na pewno, no oczywiście, że tak. Ale wiesz, to mówię, właśnie dlatego tego typu rzeczy są tak popierdolone, żeby robić takiego, jakby wiesz, żeby robić tego typu rzeczy z totalnie obcymi ludźmi, właśnie których nie znasz, nie? Nie wiem, dla mnie to jest strasznie popieprzone. Nie wiem, no może moja głowa to średnio ogarnia, bo wydaje mi się to aż abstrakcyjne. Ktoś napisał, Arek Zach, że ej, nie oceniajmy ofiary, mogła to obrócić w żart i tyle. Mogła też zostać zmanipulowana. No i właśnie tutaj się pojawia, że to jest mega śliski temat, bo z jednej strony, gdyby powiedziała mu tak przykładowo, dajmy, że ma 16 lat, no to tak czy siak, znaczy 16 lat już jest legalna ze względu prawnego, chociaż jeżeli chodzi o zdjęcia, to chyba dalej nie. Nie, no pewnie nie, tak samo. no. Nie, no wiesz, to jest. Ech. Nie, no bo nawet zakładając scenariusz, no bo powiedzmy, co jest tam wyżej, nie? Nawet czysto teoretycznie, że ta 14 latka tam powiedzmy w tej treści rozmowy, teoretycznie było, a chcesz mocniejsze zdjęcie, on do niej pisze tą wiadomość, nie? I on potem jest, odbywa się dalsza część tej konwersacji. To i tak jest, no Lech się odpierdolił totalną lipę, no. Oczywiście, że tak, no ale dobra, załóżmy, że tam wyżej jest, czy chcesz mocniejsze zdjęcie, i on wysyła to o No tak, no to teoretycznie, ono, bo nie wiem, no, ale załóżmy. Ona odpisuje, no to wiadomo, że o co chodzi. Mhm. Ona odpisuje, hmm, on te oczy. Ona nie wiem i on taki ok, Też nie jest takie, że on namawia, i że wyśli, 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 wyśli. No ale to też właśnie nie wiemy, co było wcześniej, jak wyglądała cała ta relacja, bo wiesz, równie dobrze mogło, było, mogło być tak, że wiesz, on ją urabiał załóżmy od dwóch tygodni. E, wiesz, w tym kierunku, że ona na przykład nie miała w początku w sobie tej inicjatywy. Wiesz, tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że załóżmy. Ta, ta dziewczynka yy, widziała w nim jakiegoś, wiesz, idola, wiesz o co mi chodzi, że działa ten autorytet taki z sieci, gdzie, wiesz, no on mając tę przewagę mógł nią manipulować w, tym, w ten sposób, to prawda, no. Że, wiesz, po prostu no, wykorzystując swoją mocniejszą pozycję. Właśnie z tego względu ciekawi mnie... O, czekaj chwilę, bo tu... Czekaj chwilę, bo tu coś mówi Patrycja, że co? Aha, czyli dobra. Nic nie powiedział na Czyli Patrycja mówi, że ten, że Wardenga mówił, że ten, że gadał z Leksiem, Leksiu mu nie odpisał, natomiast że Wardenga gadał też z resztą osób tam z Team ich, z jakimiś innymi osobami i że po prostu czekasz, Leksiu się do tego odniesie i że na ten moment nie chce tego komentować. To takie jest stanowisko Wardengi. Coś takiego teraz tycka. W sensie, że, Wa że Wardęga czeka aż się Leksi odniesie. Tak, że on gadał z ludźmi z Teamings, tak? Eee, coś tam wie, ale na ten moment tego nie komentuje, dopóki Leksiu sam się nie wypowie publicznie. W sumie dobre jest jego stanowisko, że nie robi od razu z niego. Nie no, on nie może teraz wiesz, wyjść przed szereg. Tylko... Wiesz, że nawet jeżeli ma jakieś info, niezależnie w którą stronę, tak, to nie może wyjść jakby przed niego w tym temacie, w tym momencie. W sensie wiesz, to by było takie no, antencyjne dosyć, nie? Wiesz o co chodzi? Zacznijmy od tego, że to jest tak poważne, są tak poważne oskarżenia, że to się powinno w ogóle zacząć. No przynajmniej w mojej opinii, na drodze prawnej, a nie w necie. No tak, ale wiesz też jak to jest, kurwa, no, że czasem ta droga prawna jest dopiero możliwa po tym, jak to właśnie pójdzie publicznie, no, to tak przecież jak dziennikarze poruszają jakieś tematy, yy, yy, wiesz, w gazecie, czy, czy w jakiejś tam uwaga TVN, czy tego typu programach i dopiero potem to trafia do sądu, no, bo jest jakaś taka wola społeczeństwa, że hej, to powinno się wyjaśnić, nie, yy, więc to też, no... Gdyby nie było tego filmu, to Anne Black napisał, napisała, że gdyby nie było tego filmu, to pewnie sporo pokrzywdzonych by się nie zgłosiło. No tak, no to jest ten element taki społeczny, o którym właśnie powiedziałem przed chwilą, że, że też właśnie inne osoby mają... Jak to się mówi, taki bodziec do tego, żeby, żeby też coś zrobić w tej sprawie, i się dowiadują, że hej, kurwa, to nie byłam jedyna. I tak nie porównując tego tak samo sytuacji, jeżeli chodzi o powagę, ale też tak było z stipend donation, że jak nagrałem ten film, to dopiero wielu streamerów, wielu youtuberów i osób, które były w to jakoś no, do tej pory też nie odzyskały hajsu, to dopiero się kapnęli, jaka to jest skala, bo tak to każda z tych osób pojedynczo myślała, że tylko ona ma problem, że to tylko jej czy jemu nie wypłacili pieniędzy, a dopiero po moim materiale te osoby jakoś tam się kapnęły, zaczęły między. Z sobą rozmawiać, też usłyszały, jakie to są kwoty, i dopiero się zorientowali, że hej, to jest szerszy temat. Tutaj ZUSAN napisała, że sama byłam w takiej sytuacji, aczkolwiek miałam 15 lat. Rozmawiając z facetem w necie, który ci słodzi i komplementuje, czujesz się doceniona. On nie musi namawiać, aby wysłała zdjęcia. Wystarczy, że wyrazi chęć taką i dziewczynka czuje, że nie chce go zawieść. Ja tak miałam. Chcesz spełnić jego oczekiwanie, więc i tak wyślesz w pewnym momencie to zdjęcie. To wchodzi na psychę, nie trzeba namawiać naprawdę. No właśnie, to te mówię o tej, tak jak mówiłam o tej kwestii, wiesz, tego autorytetu też, nie plus no, urabiania, no. wiadomo. Jak się pisze z kimś mega sławnym, jest się... z jakimś idolem, no to też wiadomo, że chce się popisać przed tym idolem i pokazać mu, jak to się go nie lubi. E, tu konopa jest e, story, że zgłosiło się już co najmniej 10 dziewczyn od Lechcia w zestawie proszenie o nudesy, spotkanie, obrzydliwe wiadomości, większość z nich to nieletnie. Sprawa zostanie pociągnięta poza internet. Zgłaszajcie się do mnie, materiał z update pojawi się na 100%. Czyli no zapowiedział, że będą te kroki prawne, w sensie wiesz, że się zgłosi pewnie na policję z tym wszystkim. Chociaż to jest z drugiej strony, nawet jak do osoby pełnoletniej, tak totalnie bez niczego wiesz, nagle wysyłasz jakieś zdjęcie fiuta, no to też tak, no to też pewnie pod coś podchodzi. No to już jest niemoralne nie nie takie, to jest takie już obrzydliwe, nie, ale tutaj się chyba sprawa bardziej toczy, że to są dziewczyny poniżej wieku zgody. Które raczej, no nie wiem, no, czy chciałaby. Ciężki temat, strasznie. No i właśnie, to jest ciekawe pod względem prawnym, jeżeli jeżeli przykładowo by się spotkał z jakąś szesnastolatką, no to już prawnie jest czysty, nie? Ale jeżeli ona wysyła mu już nudesa, no to to już nie jest legalne. No właśnie, w sumie w sumie tutaj jest dobre pytanie, bo z tych wszystkich wiadomości jakby jest taki motyw, że. Leksiu coś wysyłał, nie, znaczy no te, te zdjęcia, tam było jedno zdjęcie przynajmniej pokazane Natomiast widać, że Przynajmniej na ten moment, że te dziewczyny jednak nie odsyłały nic, nie, wiesz, czyli no ogarnięte były na tyle, żeby wiesz Zastopować to w tym momencie, przynajmniej chyba, że nie wiem, no nie wszystko widzieliśmy też, no mamy jakieś tam skrawki informacji Tutaj ktoś napisał, że Fit fantasy, że na CSI i piszą dziewczyny, do których pisał, że jest więcej screenów Wiesz co, ja wchodzi, chciałem wejść na tę grupę bo ja tam byłem. Ale wydaje mi się, że zbanowali mnie. no Na tą grupę mnie zbanowali mnie tam chyba po live u wardengi prawdopodobnie. Kurde, no powiem wam, że te dni teraz będą strasznie ciekawe, bo. Ech, jakby kaliber sprawy jest taki, że Leksiu wiecie, że to nie jest taka sprawa, że on teraz może wrzucić sobie jakieś losowe stories co nie? Ech, ech, że to nie jest tak, że można to jakoś teraz pominąć, udać, że się nie wydarzyło. I po prostu ten, i po prostu wrzucić jakąś tam reklamę, czy tam se stories, no siema, ma dobrej nocy, czy coś w tym stylu, tylko no, jest, jest, jest mocna presja teraz, żeby się odnieść do tego. Ja też sobie wyobrażam, że wszyscy inni z Teamu X mają nas rane, całe skrzynki. Na 100%, nie? Całe skrzynki zawalone, że co z Leksiem, co z Leksiem. Osobiście uważam, że nie powinno się winić Teamu X ani tych nie... osób, ani menedżerów. No oczywiście, że nie, no, czy, no bo ja to mówiłem, bo to Patrycja też tak mówiła, że czy tam ktoś na czacie pytał, już nie pamiętam, czy reszta wiedziała e, o tym i wiesz, no nie da się tak, kurwa, no gadasz z ludźmi sobie na co dzień, coś tam nagrywasz, no ale wiesz, no siedzi se na telefonie, z kimś tam se pisze, no to wiesz, o co chodzi, no, no nie wiesz, co tam się dzieje, no zakładasz, że se, nie wiem, ze znajomymi pisze, a nie, że wysyła jakieś takie wiadomości. Też, skoro postronni ludzie już kilka dni wcześniej wiedzieli, no to raczej... Nie hmm. zainteresowani tym bardziej. Boże, jak wyjdzie, że niektóre osoby o tym wiedziały. Co uważają o przyszłości Teamu UX, czy powinny usunąć z niego leksia, czy Team X ma przyszłość w takim okrojonym składzie? Wiesz co, tam i tak część osób odchodziła. przynajmniej mówię o nadsu, ale tam generalnie były te informacje, że spadają z tego projektu. I wiesz, problem Teamu UX polega na tym, że ta cała sytuacja, która teraz wyniknęła. W momencie, gdy oni tworzą content dla młodych ludzi, dla młodych odbiorców, no bo taka jest prawda, no wszyscy widzieliśmy koncerty, tak? To już nie jest jakiś domysł, tylko tak Team X ja swoim kontentem przyciąga młodą widownię, nie? No to słabo, żeby mieć w takim teamie gościa, który no teraz takie, no w takiej dramie uczestniczy. Ale przypał z grubym, ciekawe co z tego wyniknie ostatecznie. Jak sobie 13 dzięki wielkie za piątaka. No wiesz, no na razie sobie snujemy różne domysły. Um, starając się spojrzeć na to i ze strony, że to prawda i że to nie jest prawda, i wiesz, jakoś tak sobie to porozważać wszystko. Tutaj Jak myślisz? Nano Astex napisał, że i sam napisał, że to koniec teamu, koniec agencji i że wiesz, że to, że to w ten sposób. Nie? No. Jak myślisz, czy youtuberzy ucierpią na tym? Ogólnie w na sensie? youtuberach? W sensie chodzi mi o to, że rodzice przykładowo dowiedzą się o takiej sytuacji i będą zwracać większą uwagę na to, co ich dzieci oglądają, i czy będą a, taką niepewnością i nieufnością darzyć tych influencerów. Wiesz co, no kwestia jak głośna sprawa, bo generalnie wiesz, jak starzy się nie interesują co dzieciak robi w sieci, w ogóle nie są w tym środowisku, to taka prawda, że pewnie się o tym nie dowiedzą, no chyba żeby to wiesz, nagle w telewizji poleciało lub naprawdę, nie wiem, jak już giga mocna ta sprawa była napompowana w mediach, tak to pewnie i tak się o tym nie dowiedzą, no. Z drugiej strony, gdyby tak miało być, to uważam, że, że to by był jakiś taki plus tego wszystkiego, jakkolwiek to brzmi żeby po prostu obserwować no, co się dzieje i jakich idoli mają dzieciaki i generalnie no, co się dzieje w sieci i co robią. Migaso napisał, że Wardenga mówi, mówił, że Leksiu się zmył z konfu jak wyszedł film Konopa z cyklu TikToki, które źle się zestarzały. A to jest ocenia ma atrakcyjność chłopaków z Team X jako dziewczyn. I później jest Przeróbka i Maciej, 4 na 10, totalnie nie mój typ, wygląda na 13 lat, xd. Tutaj Hop też widzę coś napisał, że jeśli Lekciu naprawdę grozi pozwem dziewczynie za publikację pików i obrzydliwych wiadomości, które pisał do niej, kiedy miała poniżej 15 lat, to nie wiem czy coś z tego Teamu X zostanie, skoro 2022 wjeżdżają tak grubo. Jeszcze największy paradoks w tym wszystkim jest taki, że ogólnie ten Team X, wiesz, było dużo tam tych miałkich postaci, takich osób, które Wiesz, no, no tam nie lubili, były mało wyraźne i ogólnie takie, wiesz, mech. A akurat właśnie Leksi miał taką renomę, że kurwa miał ten taki pozytywny PR, nawet mimo tego, że należał do Teamu X. Wiesz. No miał, miał, jako chyba jedyny z nich. No właśnie, chyba. jako jedyny, kurwa miał taki PR pozytywny. I mówię, ja też go tak odbierałem, bo słuchałem, jak on był właśnie w aferkach i tam normalnie gadał, jakieś odpowiadał na jakieś tam pytania i tak dalej. No, no serio, na takiego na normalnego ziomka. No wiesz, yy, brzmiał i ogólnie wyglądał. na jakieś kolejne stories, zobaczymy. Jestem zszokowany i obrzydzony e, ilością materiałów, które e, wysłały mi po moim dzisiejszym filmie e, dziewczyny, które miały jakąś styczność z Leksiem. E, Mam 10 razy mocniejsze rzeczy i update będzie na 100%. Leksiu. Leksiu, tak jak to Bokzel napisał na Twitterze, Leksiu, coś ty odjebał. No ale jak mówi, że będzie update, no to pewnie jutro runda druga będzie. No. I to wiesz, dlatego uważam, że tym bardziej w tym momencie Leksiu powinien się jakoś do tego odnieść. Wiesz? No, powinien się odnieść. Tylko tak, jak już mówiliśmy, pytanie, czy zżera go stres. Czy no po prostu wie, że teraz będzie się działo. I że Konopski ma rację i sam już nie wie, co zrobić. Hmm. Bo równie dobrze mógł wysłać go, nie wiem, do osiemnastolatki, która też się zgłosiła, a do tych 14 latek nie wysyłał. To właśnie o to chodzi, że ja też do końca nie ufam takim dowodom. I właśnie chętnie bym i poczekał na odpowiedź leksia, i poczekałbym na te grubsze materiały. Która ma 10 razy bardziej konopski. Trochę tak y, ta skala, nie? Że wiesz, że nawet jeżeli załóżmy, nie wiem, połowa z nich była pełnoletnia, czy coś, nie? To ta skala, do ilu osób na przykład on to wysyłał, nie? To też jest kurwa trochę dziwne. Wiesz o co mi chodzi? Że tyle no osób jest tak. którym tym tak, tego tak typu jest. rzeczy i to totalnie losowych z sieci. Nie? To samo I w sobie jest trochę myślisz, pojebane. I jeszcze myślisz, że to nie wypłynie, nie? No właśnie, nie wiem, czy taka osoba myśli, że to nie wypłynie. No ja właśnie no tak, nie rozumiem. To nie, było, nie? nie ma daty. Nie, nie widziałem, Łatka napisała, że obrzydliwe, ale w takich sp e sprawach ze skinami zawsze jest ten procent szansy, że ktoś kogoś próbuje upietrolić fejkami. Wątpię fest, raczej nikt by się nie odważył fejkować takich rzeczy, ale to jest internet serio dziwne, że leksiu milczy. No tak, dlatego ja tak się staram jakoś, wiesz, dyplomatycznie do tego podejść, póki nie jest to tak machnięte na 100%, bo rozumiem, jakby rozumiem powagę sytuacji, no.